Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Skyrim Special Edition. Poprzednim razem definitywnie opuściliśmy Markarth, pozostawiając za sobą spór między renegatami i nordami. Kupiliśmy konia oraz ogara bojowego. W takim razie jesteśmy gotowi, aby ruszyć dalej przed siebie. Zakończyliśmy w tym miejscu. Finalnie założyłem, że kierujemy się w to miejsce, Dush Nikhyal. Aby odkryć tą miejscówkę, tuż obok mamy zadanie związane z pozbądź się draugów z jaskini granicznego urwiska, choć generalnie w tej okolicy, jak widzicie, znaczników nam do ogarnięcia nie brakuje. W samym Markarth, a w zasadzie przed jego główną bramą, jest woźnica, z którego ewentualnie również możemy skorzystać, jeżeli już będę chciał powrócić do pękniny. No dobra. Ruszamy w takim razie w kierunku naszego znacznika. Słońce powoli zaczyna się obniżać i to generalnie nie jest dla mnie dobra wiadomość, bo wolałbym po zmroku tutaj nie łazić. Odblokowaliśmy też pod koniec poprzedniego odcinka nowe krzyki i ja, szczerze powiedziawszy, uruchomię sobie to zwierzęce oddanie, bo chciałbym zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Krzyk wzywający na pomoc dzikie bestie, które przybędą, by walczyć w twojej obronie. Czy to jest tak, że w okolicy musi być fizycznie jakaś bestia, która się aktywuje po rzuceniu tego krzyku i przybiegnie walczyć, czy od po prostu z dupy wyskoczy bestia w momencie, kiedy użyje tego krzyku? To myślę, że sobie sprawdzimy przy pierwszej lepszej potyczce. A na teraz ruszajmy dalej. Okej, już tutaj jest jakaś jaskinia. Chciałem jeszcze sprawdzić, czy ja do konia jestem w stanie coś wsadzić, bo on tu ma juki, ale chyba nie są interakcyjne. Nie, ja mogę tylko na niego wskoczyć. Tutaj również nie pojawiły się żadne nowe opcje związane z koniem. Chyba nie. Sprawdźmy w takim razie, cóż to za jaskinia się tu kryje. Skała Wartkiego Nurtu. Okej, wejdźmy. Przy odrobinie szczęścia znajdziemy tutaj coś do spania. Okej, zobaczymy, czy da się tutaj coś poskradać. Myślałem, że coś tam łazi, ale to tylko woda. Bardzo ładne są te miejscówki. Ogień się pali, czyli ktoś tutaj jest. Pytanie, czy wrogo nastawiony, czy niekoniecznie. Okej, są jakieś wrota. Okej, ktoś jest, ale niekoniecznie żywy. Łowca przygód. Mikstura pomniejszego uzdrowienia jak najbardziej sobie weźmiemy. Zaginione legendy Skyrim. O, proszę. Okej, ciężki pancerz mnie nie interesuje. Zaginione legendy Skyrim. Historia Skyrim jest długa, sięga dalej niż najstarsze wzmianki o ludziach i merach. Wiele zapisków przepadło w wojennych zawieruchach i na przełomie wieków, nic jednak nigdy nie jest do końca zapomniane. Tam, gdzie nie istnieją zapiski, klechy oraz legendy dają nam klucz do przeszłości, sposób pozwalający poskładać w całość prawdy na wpół zachowane w ludzkiej pamięci. Okej, mamy książkę z legendami Skyrim. Okej, ja tą książkę mu oddam. Jest również prastary dekret i szpon szmaragdowego smoka, który za chwilę dopasujemy prawdopodobnie do tamtych drzwi. Niech to miejsce zostanie zapomniane na zawsze. Niechaj zniknie z kart historii. Niechaj ludzie już nigdy o nim nie mówią. Niech jego nazwa przepadnie na wieki.
Ty, który wchodzisz, zdaj sobie sprawę, to miejsce zapieczętowano wielkim kosztem. Uszanuj tych, którzy stracili tu życie. Zawróć i pozwól im spoczywać w pokoju. Ja pierdzielę, no. Mocne słowa. Nic więcej tutaj nie ma. Okej, ja tego listu brać nie będę, żeby w razie czego kolejni podróżni, którzy przyjdą za mnie, również dostali swoje ostrzeżenie. Ale ten szpon weźmiemy. Nie ma tutaj niestety żadnego posłania, więc się nie prześpimy. No dobrze, przyjrzyjmy się szponowi. Bo ten oczywiście zawiera wskazówkę, jak ustawić ten mechanizm. Niedźwiedź, delfin i wąż. Okej, niedźwiedź, delfin i wąż. Władamy szpon i wrota się otwierają. No, list brzmiał mega złowrogo. Mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji. Ale ma to swój niesamowity i niepowtarzalny klimat. Zobaczcie tylko na te malunki. Postać z dwiema włóczniami stoi po środku. No okej, a tutaj kolejne wrota? Nie spodziewam się, że zadziała ten sam szpon, dlatego że tutaj mamy inne zwierzęta. Jest wilk, jest smok, czyli przez te drzwi się nie przedostaniemy. Bo też nie sądzę, aby ten drugi szpon był gdzieś tutaj. Raczej wątpię. No dobra, w takim razie to jest historia na kiedyś, gdy uda nam się już zdobyć taki szpon, na którym będzie widniał smok. A teraz ja takowego nie posiadam. Sprawdzę dokładnie jeszcze ten, czy przypadkiem gdzieś tutaj, ale nie, na odwrocie nie ma żadnych innych symboli. Myśmy już mieli szpon jeden, który gdzieś tam nam wpadł w ręce. Ja go prawdopodobnie sprzedałem albo wyrzuciłem. Tak czy siak nie kojarzę, ale jestem prawie pewien, że on nie miał na sobie rysunków smoka. Taki rysunek widzę pierwszy raz. Jest smok, wilk i jastrząb. No dobra, tak czy siak nie mam drugiego szpona. Zatem idzie, odbijamy się od tej ściany i tutaj nic więcej nie zdziałamy. Ty tutaj nie masz przy sobie żadnych szponów, nie? Niestety nie. Zerknę jeszcze dokładnie, czy oby na pewno się tutaj ten drugi szpon gdzieś nie wala. Choć szczerze powiedziawszy wątpię, ale wolałbym się nie sfrajerować i wyjść bez szpona, gdy była okazja przejść tam dalej. No proszę. Leży szkieletor ze złotem w kieszeni, jakby miał kieszenie. Okej. Kufer jest na dnie. Czeladnik. Niewiarygodne, że ja na czeladniku jeszcze łamię te wytrychy. Która magii, kondycji jak najbardziej. Zwój
wezwania do walki i złoto. Jest rybka. Lidia śmignęła elegancko. Piesek też pływa bez problemu. No i tutaj chyba tyle. Też bardzo fajne jest, że od tak po prostu zanurkujemy i jest tutaj jakaś nagroda. No dobrze, myślę, że będę się tutaj kręcił jeszcze w okolicy dosyć długo. W razie gdybym jakimś cudem tutaj przegapił ten szpon, to pewnie mi napiszecie. A póki co wracamy. Zapadła już noc, ale nie jest jeszcze zimno, a przynajmniej... Okej. Chciałem powiedzieć, przynajmniej indykator tego nie pokazuje, ale już się oczywiście pojawił. Okej, w takim razie trzeba będzie przyspieszyć. Tak się też zastanawiam, bo te pasmo górskie ciągnie się tutaj dosyć daleko. Po drodze mamy tą jaskinię granicznego urwiska, więc pewnie sobie ją zrobimy w pierwszej kolejności. No nic, nie zmienia to faktu, że trzeba zasuwać, zanim zaczniemy wytracać życie. A co za tym idzie, jedziemy dalej w dół, przez mostek na drugą stronę. Jaskinie już widać na indykatorze. Idą koty. Zobaczmy, czy z nimi da się pogadać. Fortuna błogosławi to spotkanie. No proszę, co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. Handlarz nam się trafił. Cesarski łuk iskier. Okej, to może tak, zacznijmy od tego, żeby się ogarnąć, co ja mam. Ja mam ten Elfi łuk 31, on jest bardzo dobry. I generalnie od dłuższego czasu to my już nie natrafiamy na rzeczy, które przebijałyby ten łuk. 24 mam miecz, a tutaj ponad 30 łuk. No dobra. Czyli te łuki, mimo że mają buffy, to nie są lepsze. Dobra, jeżeli chodzi o broń, to guzik tutaj masz. Elfia tarcza gasnącej magii. Zwiększa odporność na magię o 15. No jakaś elfia zbroja. Żałuję trochę, że tamtą elfią zbroję sprzedałem, czy wywaliłem wręcz. Trochę jej szkoda. No dobra, nic tutaj niestety nie ma. Ten lekki pancerz jest... Ten ciężki pancerz jest lepszy trochę, ale no ja nie będę tutaj wymieniał. Natomiast tarcza jest na 25, a moja tarcza jest na 32, więc ta tarcza złotego bóstwa to też jeszcze chwilę potrwa wody, zanim znajdziemy coś lepszego. Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych gwiazd. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Wzdłuż tego pasma górskiego. Mamy tutaj już blisko w zasadzie ten indykator z jaskinią. No ale jak widzicie, obok mnie są same góry, chociaż tutaj z prawej jest podejście. Dobra, przy głównej drodze zostawimy konia. Ja mam nadzieję, że on się samoczynnie przesuwać nie będzie, bo biorąc pod uwagę fakt, że on nie widnieje na mapie, ani na radarze w postaci żadnego indykatora, to generalnie lepiej chyba zostawiać go w miejscu takim, żeby pamiętać, gdzie on stoi. Ja pierdziel! No to mnie teraz wystraszył wiatr jeden. No pięknie się piesek sprawuje. Co za dziad? Okej, bierzemy skórę, bo to jest potrzebne do zadania. Lidia zabiła niedźwiedzia i sobie ziewa. Dobra. Oddawaj błyskotki, albo wypatroszę cię jak rybkę.
A ty to kto jesteś? Bierz tylko, zostaw mnie w spokoju, a to dobre. Stoi gość z laską, z wielkim oburęcznym mieczem, oboje w jakichś wykręconych zbrojach i podchodzi typ ze sztyletem i chce nas okraść? Serio? Wolę zginąć. Lepiej odejść natychmiast, zastrasz. Czy wyglądam, jakby lepiły się do mnie pieniądze? Przekonaj. Nie mam na to czasu. Mam raz, spróbujmy go przekonać, bo aż mi żal tego typa zabijać. Właściwie to tak. Wyglądasz mi na kogoś kasiastego. Nie będę pytać drugi raz. Gościu nie uwierzył, że jesteśmy spłukani, patrząc na Lydię, która jest ubrana w złotą zbroję. Nie mam na to czasu. Nie waż się odchodzić. Cicha, do diabła! No i tyle typa widzieli. Co to za frajer? Okej, okay. Ta magia, która odnawia 50 punktów życia, jest bardzo fajna, powiem szczerze, dlatego że to szybkie leczenie, konkretnie rzecz ujmując. Dlatego że w momencie, kiedy damy sobie ten czar na obie ręce, no to już mamy 100 punktów życia. To w zasadzie w kilka sekund od momentu, kiedy wyekwipuje się ten czar. Co ty jesteś za gościu? Krasnoludzki sztylet miał przy sobie. Granat bez skazy, weźmiemy, wytrych, złoto, elfia zbroja. No proszę, lepsza klasa pancerza od tego, co mam teraz. Kaptur maga, jest ciepły, ale gorszy w kwestii zbroi. Dobra, no to tą zbroję sobie weźmiemy. No i zostawię cię z gołą dupą, typie. I po co ci to było? Szkoda trochę, bo... trochę pieniędzy dałem za tą zbroję, którą mamy w tym momencie na sobie. Ona też bardzo fajnie wygląda. No już 125. Nie jest jakaś wielka tragedia. No ale elfia zbroja to elfia zbroja, nie? Dopiero co mówiłem. Jezu, jak wygląda... jak kapitalnie wygląda ten hełm, który mamy na sobie w tym momencie. Trochę jak taki wykręcony predator z rogami. No dobra. Jest nasza jaskinia. My jesteśmy trochę głodni i trochę zmęczeni. Zjem sobie ten kozi udziec, bo on waży mnóstwo. A jeszcze nie jestem w pełni najedzony. Niech będzie jeszcze stek z łososia. I zapiszmy sobie tutaj, bo już jakiś czas biegamy. Jaskinia granicznego urwiska. Jesteś. W środku są draugry bezczeszczące sanktuarium Namiry. No tak, już pamiętam. Eola, która wpierdzielała zwłoki w grobowcu. W Markart. Teraz już pamiętam. No dobra, myślę, że możemy tam wejść, zobaczyć, co się tam odwala. Z czystej ciekawości od razu mówię na starcie, że trupów jeść nie będę. Przydałaby mi się pomoc. Zaczekaj tutaj, zajmę się nimi. A niech idzie z nami. Chociaż jeżeli to by znaczyło, że Lydia ma zostać, to wolałbym nie. Ale spróbujmy. Miałam nadzieję, że to powiesz. No, ale mam nadzieję, że Lydia też idzie. Mam dziwne wrażenie, że pcham się w coś, w co nie powinienem. Okej, okay, Lydia jest z nami. Zobaczmy, jak zadziała to światełko. Ten płomień świecy. No i elegancko. Draugry są poniżej. Podle smakują. O, cudownie. Dziękuję, że się podzieliłaś z nami tym, jak smakują draugry. Okej, okay, jeden tam stoi.
Oj, elegancko wchodzi krytyk. Daliście w komentarzach, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny, że headshoty nie mają tu znaczenia, więc no generalnie jest to dobra informacja, biorąc pod uwagę fakt, że w głowę w ruchu jest zdecydowanie ciężej trafić. Ja pierdzielę, a ta nawala tu magią teraz. Piesek podpalony pobiegł dalej. Ale my sobie tutaj na spokojnie sprawdźmy, co on jest w stanie nam zaoferować. Ja teoretycznie na spoko mógłbym się trzymać z tyłu i sobie naparzać z łuku. Tutaj orkową strzałę jak najbardziej sobie weźmiemy. I lecimy dalej. Piesek się nie pierdzieli w tańcu. A te dziady już mnie usłyszały. O, no to... Pojawiają się jakieś magiczne istoty. Kapitanie, to teraz wyglądało, no trzeba przyznać. Eola. No, ta magia takiego podnoszenia tych trupów jest przede wszystkim, muszę powiedzieć, efektowna. Ja jeszcze mam te... bo my te książki odnośnie tych magicznych istot przeczytaliśmy, natomiast ja tutaj nic więcej chyba z tym nie zrobiłem. Ja to dałem na tą szóstkę w końcu. Tak, jak najbardziej. Przywołanie Atronacha Ognia. I też trzeba trochę z tego pokorzystać. Dobra. Natomiast póki jest okazja, to też trochę się tutaj poskradajmy. No i wpada poziom. Ten punkt z tego poziomu, który właśnie nam wpadł, bez wątpienia będę chciał dać do lekkiej zbroi. To i się złożył od jednego strzału. Elegancko. Mikstura obfitej magii. No i korytarz się dzieli. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej, tutaj jest wyjście. Dobra, myślę, że to chyba nie ma generalnie znaczenia, gdzie pójdziemy najpierw. Finalnie i tak będę chciał zbadać całą jaskinię. Elegancko padają na hita. Lub ewentualnie na dwa hity. No, dwukrotne obrażenia na tych strzałach, w tym momencie orkowych. Może też nie powinienem używać tych strzał orkowych. Może trochę szkoda na tych truposzy. Przełączmy się na te stalowe. Będzie trzeba wystrzelić więcej strzał, ale... Mam wrażenie, że szkoda marnować. Dobra, spróbujmy tam przeskoczyć. No to przeskoczyłem po byku. Jaki ze mnie dzban. Czy ja jestem tam w stanie się dostać z powrotem? Nie było się jak rozpędzić. No i efekt był taki, jak widzieliście. No, no dobra.
dziewczyny przybiegły stamtąd, więc zakładam, że dokładnie tak mogę tam wrócić. Ale zanim to, zbierzmy jeszcze strzały, złoto. Te norskie strzały też weźmiemy. Jak skończą się stalowe, to będziemy strzelali tymi, bo zadają takie same obrażenia. No dobra. Może powinienem skoczyć wcześniej. Albo biec sprintem. No nie wiem, ciężko się tu rozpędzić, kurde. No. Coś się udało, ale tak jestem na skraju. No w końcu. Co my tu mamy? Szklany łuk. 36 punktów obrażeń, czyli 5 punktów więcej od tego, co mam teraz. No i proszę, jakie to znamienne, że jak tylko powiem, że mam coś dobrego i długo jeszcze czasu upłynie, zanim znajdę coś lepszego, to wpada taki oto łuk, który jest lepszy od mojego elfiego. 32, ale elfiego ja bym nie chciał wyrzucać, bo on jest sporo warty. Natomiast bez wątpienia przełączymy sobie na ten szklany. Dodamy go również tradycyjnie. Ała! No tak, ja jestem przeciążony i nie mogłem nawet szybko uciec. Tu jakaś trucizna mnie dopadła. Ten efekt zatrucia, mam nadzieję, szybko minie. No okej, ja bym chciał ten łuk przekazać Lydii. Tylko, że ja tu pewnie spadnę. Jestem tuż za tobą. Czekam tylko na rozkaz. Weź sobie, Lydia, ten łuk elfi. I przy okazji, no nie weźmie go niestety. Jest już za ciężki dla Lydii. Ewentualnie może wyrzucimy coś innego. W sumie mogłaby wyrzucić ten złoty łuk, a wziąć sobie ten elfi. Jak najbardziej, Lydia też na tym zyska. Okej, elfi łuk, jej damy, a złoty wywalimy. Prowadź. Dobra, chodźcie tutaj, dziewczyny. Ja sobie jeszcze tradycyjnie muszę nowy łuk przypisać do ulubionych. Szklany łuk. Okej, i zostajemy przy stalowych strzałach, żeby to jakoś specjalnie nie marnować naszych lepszych strzał. A ten złoty łuk, no też jest co prawda warty 495, no ale tu już nie mam jakiegoś specjalnie wyjścia, muszę go wyrzucić. I możemy ruszać dalej. Jak już nasze panie łaskawie do nas dołączą. Są. Okej, zrobimy sobie dębowe ciało. Okej, nie mam wystarczająco magii. Ja pierdziel. Co wy robicie tym biednym truposzom? To przecież zmiotła gościa. Granat bez skazy. Mikstura otwierania zamków. Otwieranie zamków łatwiejsze o 16. To też sobie weźmiemy. To otwieranie zamków, ta mikstura, w sensie, gdy jej używałem, ja miałem jedną do tej pory, tylko taką, i zadziałało to świetnie. Więc weźmy. Proszę, kolejna. Zapiszmy sobie tutaj. No i otworzyło nam się przejście. Patrzę okazyjnie pod nogi, czy przypadkiem zaraz tutaj nie wejdę w jakąś pułapkę. Jest uchwyt, który aż woła, pociągnij mnie. Nie podoba mi się to. No jasne, Lydia. Za każdym razem jak to mówisz, to potem nie dzieje się nic dobrego. Okej, pociągnijmy za ten uchwyt.
Okej. Drzwi się zamknęły. Mam nadzieję, że nie permanentnie. No dobra, a my idziemy dalej. Żelazne drzwi. Jeden truposz, kolejny. No, dwie strzały przy założeniu, że podwójne wchodzą obrażenia, to jest i tak nieźle jak na taką gównianą w zasadzie strzałę, która ma 10 punktów obrażeń. Czy są jeszcze jakieś truposze? Pewnie za chwilę powyskakują ze ścian czy jakichś innych trumien, ale bardzo ciekawie to wszystko tu wygląda. Nadal uważam, że pakuje się tutaj w pułapkę, a ta Eola wydaje się dojebana. I pewnie za chwilę skopię mi tutaj dupę. Dobra, siedzi tu jakiś drał. Pan zemsty. Cudowny. I do tego krzyczy. Okej. Okay. Spróbujmy przywołać Atronacha. Grozi mi gościu, ale póki jest po drugiej stronie stołu, to nic mi nie grozi. Pozbądź się dragów z jaskini, okej. Okay. No bardzo przyjemny ten Atronach ognia. Bardzo fajna sprawa. Okej, okay, zaraz pogadamy sobie z Enolą. Udało ci się. Kaplica jest znowu nasza. Teraz musimy przygotować ucztę i powitać cię w sabacie Namiry. Tobie przypadnie zaszczyt dostarczenia świeżej ofiary na główne danie. Wiem, kto idealnie się nada. Coś mi się wydaje, że my jesteśmy tą ofiarą na główne danie. Jeżeli tak nie jest, to ja i tak nie chcę brać w tym udziału. Po prostu wskaż, kto ma zginąć. Nie, głupie pytanie pewnie to jest. Kto to? Kapłan przepełniony smakiem łatwego życia. Brat Verulus z Markartu. Daj mu to złoto. Powiedz, że potrzebujesz pomocy Arkaja w poszukiwaniach skarbów starej jaskini. A gdy stanie on przed obliczem Namiry, ona zajmie się resztą. Pozdrów ode mnie Verulusa. No okej. Okay. Jednak nie ja jestem tutaj głównym daniem. Tylko jakiś tam kapłan. Natomiast zobaczmy, co ma przy sobie ten pan zemsty. Trochę stalowych strzał weźmiemy. Norskie też. Ma diadem z miedzi i rubinów za 150, ciężar 2. Ma naostrzony pradawny norski miecz mrozu z napełnioną duszą. To myślę, że weźmiemy i wymienimy Lydii, bo ten jej pewnie już trochę wytracił. Tego nie biorę, bo waży 2 punkty udźwigu. Wciąż tu jestem. No, Lydia, mam nadzieję, że będziesz jak najdłużej. Czym mogę służyć, mój tanie? Lydia, jak wygląda twój miecz? No, on tutaj ma już sporo wytracone. Zresztą on ma też obrażenia na poziomie 18. Czyli znacznie ten jest lepszy. 22. Lydia, proszę, nowy mieczyk dla ciebie. Ty przodem, ja za tobą. Okej, okay. Ona sobie wyekwipowała... Aha, bo to nie jest dwuręczny miecz. Jestem tuż za tobą. Będę dźwigać twoje ciężary. Jeżeli to nie jest dwuręczny miecz... No tak, naostrzony
pradawny norski miecz mrozu. A ja jej zabrałem dwuręczny. Jeżeli to nie jest dwuręczny, to nawet może i lepiej, bo wtedy ona może naparzać tym mieczem mrozu i tym kosturem ognia. Tu jest wielki miecz, no okej, jak najbardziej. No dobra, no to ten wielki miecz oczywiście sobie wywalimy, bo on do niczego już się nie przyda. No dobra. Tutaj ktoś spłonął. Ametyst weźmiemy, złoto, strzała. No i skoro już tutaj jesteśmy, to sobie też sprawdzimy to pomieszczenie, no bo czemu nie? No sądząc po rozmiarach, to ich tutaj jest więcej i sobie tutaj ucztują fajnie. Masakra. Ja pierdziele, jakieś łańcuchy, ostrza tutaj przebijają tych biednych ludzi. Szaleństwo przypadku. Okej, zwykła książka. Listy z wichrowego tronu. Od tego też się nic nie nauczymy. No dobra. Mamy zadanie od Eoli, żeby sprowadzić tutaj mnicha na pożarcie. Czy ja będę chciał wykonać to zadanie? Nie wiem. Powiem szczerze, na teraz zupełnie jakby nie mam zdania na ten temat. Absolutnie podtrzymuję to, co powiedziałem, że nie chcę tutaj nikogo pożerać. Natomiast czy samo dostarczenie tego mnicha, czy to wykonamy? Teraz na pewno nie, z racji tego i w zasadzie tylko tego, że do Markartu ja się stąd w tym momencie już nie chcę wracać. Tylko będziemy brnęli dalej do przodu, realizując te kolejne znaczniki, punkty orientacyjne, które założyliśmy sobie wcześniej. No i do tego wrócimy w następnym odcinku. Jaskini odwiedzało wielu ludzi, zapomnianych, nieszczęśliwych. Okej. W następnym odcinku, kontynuując to, co mówiłem, bo tutaj się zatrzymujemy, dzięki w takim razie za obejrzenie tradycyjnie, za łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.